nadszedł ten dzień, jedziemy do Krakowa! Jest godzina 20:15 chyba, jakoś tak. Nie mam telefonu. Jest nasz asortyment, walicha. Jest walizka, wielka walizka. Walicha warszawsko-gdańska, teraz Kraków. Jest wielka torba, jest też worek na moich plecach. Tak, mój. Torebeczka. I w sumie plan wygląda tak, że idziemy teraz jeszcze do McDonalda zjeść kolację. Taką delikatną, żeby nie najeść się po prostu na noc. I wtedy idziemy powoli na dworzec. Bilety są kupione, wszystko jest załatwione. Tak, każdy już ma słodyczy na 100% dużo. No, słodyczy to ja miałem pełno. Całą lodówkę, ale przez ten jeden dzień tam trochę ubyło. Nie wiem, ktoś mi podkradał. Tak. Sam sobie podkradałeś nocy. Pociąg mamy w sumie 22:30. Mam nadzieję, że będzie fajna. 9:30 będziemy, 8 coś. No. Na śniadanie do McDonalda. Jak zwykle. W Krakowie zostajemy na całą noc. Najęliśmy hostel. No, wynajęliśmy hostel, dokładnie. Płacimy w sumie za całą noc 200 zł. No, za 4 osoby tak. Za 4 osoby, więc będzie spoko. Mamy kamerzystę, który będzie nagrywał nas, więc zobaczymy jak się spisze. Sami możecie oceniać w sumie w komentarzach. Dochodzimy do McDonalda w sumie już i teraz zjemy sobie kolacyjkę. Poczekamy jeszcze w sumie za 2 godziny mamy dosłownie pociąg. 2 godziny! Kurczaczki! Kolacyjka, kolacyjka. Ty, wiesz co się stało? 58 minut było, nie? 28 jest. Po jednym filmie, 30-sekundowym. Ale bez powiedzenia. Zadowolone dziecko, zadowolone. Będzie jadło McDonalda. Do Krakowa. Przypominam. Ojej, to jest. O, przez Częstochowy. To jest to, tak? Częstochowy. Przepraszamy. Kielce, Kraków. A to my nie idziemy. Ale jeszcze inne, przez różne inne, nie? Takie po prostu nie wszystko jest napisane, nie? To jest nasz pociąg, to jest nasz pociąg. Zaczynamy. Opóźniony pociąg mamy. To jest ten. TLK 20:30, 14 minut opóźnienia mamy. Czyli wydaje mi się, że pójdzie tak po niterce i będzie tak do 23. O 23 może wyjedziemy. No, jesteśmy już trochę zmęczeni tym czekaniem. Czas się strasznie dłuży, 20 minut opóźnienia. Pójdziemy na peron, nie? No, ale Gabriel zadowolony, kanapkę ma w buzi, to już jest dla niego raj. Cały czas 20 minut, najgorsze będzie jak będzie 30 minut, to będzie 23 godzina, rozumiesz? 23! Debil. Kraków nas wita! Stało, jest 22:12 po prostu, czyli jeszcze trochę czasu. No w sumie ile? 40 minut, nie? Liczyłem już kibel. No Krystianowi już się chciał dwójeczkę i Krystian tą dwójeczkę zrobił. I zapłaciłem 2,50, a ten typ wchodzi, a kończą wchodzi. No co? Który pierwszy wchodzi? Dużo ludzi chyba, nie? No. Trochę tych węglów tam siedzi. Jak ja tu tam... Kurde, szybka akcja. Musimy wbić. Rozwiązała mi się sznurówka. Kibelek, Krystiana, ulubione miejsce w pociągu. My już jesteśmy w Toruniu Głównym. Jest 3 w nocy i postanowiliśmy, że coś sobie zjemy. I nie wiem, czy zacząć od słodkości, czy od kanapeczek. No mam kanapki. No to dobra, to zaczniemy od kanapeczek. Krystian też chce kanapeczkę to. No i co, wywalczyliśmy. Nasz przedział jest wolny. Jesteśmy tylko z kamerzystą. Z Krycha jest Gawryś, który śpi. Tak sobie już jesteśmy, debilu, wysiadamy. Tak można jechać, więc w drodze powrotnej to uda nam się zrobić Q&A, nie? O. Piwka do mnie jeden.
udało się. Jesteśmy. To jest ta chwila, to jest ten moment, zaraz otworzy drzwi. No, zaraz otwieramy drzwi. To jest ta? Tędy? Tak. Dobra, okej. Okay. Ej, tu nie przekinać, bo to złe. Ta chwila, to jest ten moment. Dobra. Otwieram drzwi. Wyjazd, szybko, bo zaraz nas... Brawo, Krystian, byś załatwił nas. Zadowolony? Jest Kraków główny. Gdzie teraz iść? Wyszliśmy właśnie po jedzeniu. Jest taki ruch, że nie wiemy, co się dzieje, jak zwykle, Krystian. Krystian się chciał zapytać o taksówkę pana, ale nie może znaleźć nikogo. W sumie wyszliśmy z chłopakami z galerii. Szukamy rynku głównego, lecimy z nawigacją. Tak, tutaj. Bo sami byśmy nie dali rady. No i tak dobijemy tak z godzinkę, żeby trochę posiedzieć wtedy jakoś, nie wiem, albo się przejdziemy do tego naszego hostelu, albo pojedziemy tą taksówką, bo jeszcze mamy trochę godzin do zameldowania się. No. Wierzysz to, że doszliśmy? Nie. Ale to nie wygląda jak hostel, to wygląda jak hotel albo kurwa pokoje studenckie. No i dobrze, i będzie zabawa. Będzie... I będziemy z 15 kurde chłopakami. Będzie przygoda. Nie no, ale no, spoko, no zobaczymy, mamy boisko obok, ale nie mam piłki. O, ja ty. Ale dobra. Posłuchaj, ty jesteś naprawdę ameba umysłowa. Jak można w lewo kręcić zamek? O, to jest najważniejsza rzecz na świecie. Ale to jest małe. O, fajnie. Ale kabina mała. Jest git. A jaka ma być, kurde? Dobra, sprawdź nasz pokój, tak? To jest nasza? O, o, jak mega, fajnie. Jaki telewizor? Nie. Wy macie takie ostre. Wy macie telewizor? Nie. Fajnie, jest okej. Okay. Panowie, raj. Raj dla nóg. Ale trzeba coś jeździć. Gdzieś wozić. Idziemy. Coraz bliżej. Piękny widok. To nie jest głodny. Zobacz, jak tam jest pięknie. Zobacz, tutaj chcesz wszystko zjeść, nie? Zobacz, masz jedno na drugim. Jedna restauracja siedzi na drugiej. W sumie nie ma miejsca na kolejną, żeby wcisnąć ją. Tutaj jak fajnie, zobacz, ile ludzi jest na serio. Tak dużo. Ładnie to wszystko wygląda na serio. Ale to jest takie wielkie. Główny cel to jest poszukiwanie Freeza, czyli najlepszego YouTubera w Polsce. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to be caught. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Wróciliśmy do naszego hostelu z chłopakami. Troszeczkę odpoczynku znowu. Troszeczkę odpoczynku. I teraz coś Gabrysiowi sprękować go. Znowu amebo. Znaczy nie mogę, cały czas szukamy elektrycznych zabawek, czyli hulajnogi i rowerów. Rowery nam nie działają, bo teoretycznie założyłem kartę 3 dni temu, która do tej pory nie przyszła. No i przez to cały czas ubolewam, że nie mogę wypożyczyć takiego sprzętu jak hulajnoga bądź właśnie rower. No i rowery to w ogóle nie działają, nie wiadomo czy. Rowery to w ogóle nie możemy nic zrobić z tym, no nie wiem, nie znamy się na tym, no to jest normalne, i bo jeszcze tego roweru nie wypożyczaliśmy. Na szczęście przynajmniej Gabryś hulajnogi już wypożyczał raz i dzięki temu, że wypożyczył tą hulajnogę, to już mniej więcej wiemy. To wygląda tak, że szukamy właśnie teraz hulajnog. Hulajnogi po prostu jednej, bo Gabryś ma po prostu jedno konto. Chcemy pojeździć trochę na tej hulajnodze, każdy po kolei, trochę się pozmieniać, bo wiadomo, to też kosztuje. Postanowiliśmy, że znajdziemy tą właśnie hulajnogę, która według aplikacji stoi w tym miejscu. No i jakby hulajnogi nie ma, mimo tego, że pokazane jest na mapie aplikacji, że ona jest i stoi. I to już jest taka druga. Druga taka hulajnoga, którą już szukamy i dalej. I po prostu tych hulajnog nie ma, no nie wiem, nie możemy ich znaleźć. Through the
zostaliśmy z chwilą, 10 minut temu, jest trochę jeszcze zaspani. Gabryś śpi. Zamknęli się w pokoju. Nie ma jak otworzyć. No ale poczekamy, może jeszcze tutaj nie powstaną. No i trzeba sprzątać na pewno ten syf. Oni wczoraj tak odpierdzielali, że to była jakaś katastrofa. No i wychodzimy z hotelu. No. O! Wszystkie rzeczy są spakowane. Zapytam się, czy możemy jeszcze stawić to w recepcji, żeby potem po to przyjść tylko, bo nie będziemy z tym chodzić na rynku, a trzeba jeszcze dograć troszeczkę scenek i różnych rzeczy. Właśnie idziemy na stadion Wisły Kraków. No, bo Krakowia jeszcze jest jeden klub z Krakowi, a idziemy na Wisły Kraków. No, Jezus, nie? No, nawet, no, jak na Wisły Kraków, no. Właśnie stwierdziliśmy, że idziemy na śniadanko. No idziemy na śniadanko, ale nie wiadomo gdzie. Chyba zakręcimy kołem. O, bo... Zakręcimy kołem, tak? No, będzie najlepsze. Mogę iść do KFC, mi jest git. Ale Krystianowi już się nie podoba. No i brzuch na wodę. Kręcimy. Coś... Co wypadnie? Gdzie jemy? Jemy w... KFC. KFC! KFC, czyli Krystian jednak jemy w KFC. W sumie ja sobie wziąłem dwa bismarty, fryteczki i takiego eye twista, takiego mniejszego, no i stripsy z frytkami. Krystian sobie wziął dwa bismarty też i tylko ze stripsami w sumie. Nasz kamerzysta sobie wziął takie to się jak to się nazywa taco, nie? I sobie wziął też takiego bismarta z tym eye twistem. No. O, czyli jeszcze będziesz miał, tak? No i kubek, ten frytek, picie. No i zaraz zobaczcie co Gabryś wziął, bo on jeszcze czeka. I co sobie wziąłeś? Dwa bismarty czy trzy? Dwa. Dwa. I co masz w nich? Trzy. Czyli Gabryś ma ze stripsami. Powiedz szczerze, kim Gabryś jest. Właśnie kupiliśmy sobie jeszcze po lodzie, po jednej gałeczce. Ja sobie wziąłem kokosa. Ej, ty, ja tu mam skąd? Ja sobie wziąłem kokosa. 7 zł jeszcze. Jakie ty wziąłeś? Mango? Papaja. Papaje, o, papaje. A ty smakuje. On sobie wziął arbuza. O, dobry. Nie, fajnie, dobry. Nie, ty nie znajdziesz. Posłuchajcie, Freeze robi tatuaż. Freeze robi tatuaż właśnie Weronika, teoretycznie w sumie. No i przed chwilą Gabryś obczaił na tej mapce takiej. Wiecie, z Instagrama. Lecimy, może nam się uda, zobaczymy. Wiadomo, nie chcę też się narzucać, ale zobaczyć go przynajmniej. Przynajmniej zobaczyć go to będzie coś superowego. No i się nie udało. Powiedz coś mi do kamery. Ty, zaszczyczki. Podejdź do dziewczyny i spytaj się, czy ciebie pozałuję, czy uderzę. Ale prywatnie, bez kamery. Prywatnie, bez kamery. Prywatnie, bez kamery. Ale nie ma tu fajnych dziewczyn. Nie ma fajnych dziewczyn. No gdzie, tylko mam do babki podejść teraz? Nie, masz pełno fajnych dziewczyn. Nie, to jest chuj. Czekamy już na pociąg. Ładujemy sobie telefony fajnie, tak. O, yeah. I tu jeszcze kontakty. Diet. O Jezu, dobra. Jesteśmy. O! Co to było? Co? Ale już 10 energola dzisiaj. Ani ten gol.
Dobra, to w sumie parę słów z chłopakami, tylko na szybko, bo zmęczeni jak cholera jesteśmy. Fajny wyjazd moim zdaniem. Widzieliśmy sobie oczywiście trochę miasta. No prawie nam się udało znaleźć Freeza. Gabryś zapierdzielał z walichą wtedy, pamiętam to i będę pamiętał. Moja podróż, oprowadzanie was po Krakowie. No, Krystian to był w ogóle vloger 2000. Tymi nogami jeździliśmy oczywiście. A walka w hotelu. Walka w hotelu na pranki. Tutaj oni wygrali akurat, ale zemścimy się kiedyś. Czekaj. Dobra. Uwaga, ten moment. No, tylko nie muszę znowu to samo zrobić, no. Nie otworzy. Masz to. Dobra. O, trzymaj. O, dawaj walichę. Jesteśmy w domu.